No i wracamy na parkiet. To już ostatni mecz turnieju Ebla we Wrocławiu i drużyna WKK Wrocław w czarnych strojach właśnie przy piłce, a ich przeciwnikiem drużyna ze Szwecji, ze Sztokholmu. Ale teraz trójeczka ładna wpadła, zmniejszyła o ciut wynik, ale spójrzmy na tablicę, no nie jest dobrze. 36-16. Wczoraj po kapitalnym meczu, przegranym jednym punktem w końcówce pechowo, dzisiaj jakoś chyba się nie umią pozbierać, albo Szwedzi tacy dobrzy. Ale Szwedzi z Żalgiriesem przegrali. O tym właśnie zawodniku mówiłem. Bardzo utalentowany chłopak z numerem 12. I proszę, proszę popatrzeć. Dwunastka, Szwecja, Sztokholm. Do zakończenia drugiej kwarty, minuta 40 sekund, 40-16 prowadzi zespół ze Szwecji. I kolejne punkty po kontrze. Szybka kontra. Przypomina mi się, jak kiedyś byłem na Słowacji w Żylinie i widziałem też szwedzki zespół, wszystkich ograł. Czyli tam ty Szwecji, coś jednak się dzieje. Choć seniorzy nie za bardzo tam, dywizja B w Europie. Szkoda, że Prifer nie może grać, najwyższy zawodnik w drużynie WKK, 2,3 m. Prifer wczoraj chyba wiele z siebie dał. No i ogólnie już od dłuższego czasu tutaj mi się może nie żalił, bo taki zawodnik jak Prifer się nie żali, ale narzekał na dolegliwości pleców. Nawet mówi, nie umie za bardzo biegać, chodzić i... Prifer na ławce rezerwowych. Są punkty dla WKK. 20 sekund do zakończenia pierwszej kwarty. Jak będzie mijał, sfauluj. Sędzia to usłyszał, ten mijał, wszystko poukładane. 4 sekundy do końca.